Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever 2 w jesiennej odsłonie. I w dniu dzisiejszym, proszę Państwa, zrobimy kilka rzeczy przemysłowych, a to za sprawą tego, że po pierwsze, łososiowice mogą przyjmować paliwo, jak na razie nie otrzymują nic, niestety. W związku z tym to nie jest zbyt fajne dla nich. Natomiast jedna z nowości, którą tutaj zastosowałem, no to jest elektryfikacja linii kolejowych. I ta elektryfikacja miała miejsce na trasie Pabellandia-Łososiowice-Wińsko oraz Pabellandia-Szkaradowo. Jeżeli chodzi o obszar górski, postanowiłem, że przynajmniej na razie albo w ogóle linia, sieć trakcyjna tam nie powstanie. Nie wszędzie musi być trakcja, możemy sobie ogarniać to parowozami do pewnego tam momentu. Natomiast później możemy zeswitchować się w spalinowozy. No i jakoś sobie poradzimy. Czemu nie? Nie wszędzie muszą jeździć elektrowozy. Ale wpadłem na pewien pomysł, ponieważ jak widzimy, tutaj mamy rafinerię ropy naftowej. Natomiast tutaj mamy rafinerię paliwa i w bliskiej odległości mamy szyby naftowe. Pomyślałem sobie o stworzeniu dworca w kapciochach. Właściwie to tak można powiedzieć, znaczy w samych kapciochach, to jeszcze właśnie jeszcze tutaj się nie zdecydowałem. To jeszcze jest do przemyślenia. Natomiast kwestia jest tego typu, że tak myślałem o tym, żeby z szybów naftowych samochodami transportować naftę, to jest ropa naftowa, tak? To ropę naftową tworzą. Tak, ropę naftową. Transportować tę ropę do dworca, z dworca pociągiem zabierać to do rafinerii ropy naftowej i stamtąd naftę przewozić z powrotem tutaj, gdzie zostałaby przetworzona na paliwo i z powrotem to paliwo wrzucać do, proszę Państwa, do tego, do Łososiowic. To by wychodziło na to, że będziemy mieli potrójny zysk. To tak jeszcze nie było. Właściwie 2,5 zysku, dlatego że tutaj, jeżeli się, nie tutaj, jeżeli się przyjrzymy na rafinerię ropy naftowej, to tutaj z dwóch baryłek tworzymy jedną baryłkę nafty, znaczy tego oleju, wszystko jedno. Więc to takie 2,5 zysku, można powiedzieć, nie? Ale tak czy inaczej, można byłoby świetnie tutaj prosperujący biznes ogarnąć. Tylko rzecz jest tego typu, bo to jest dosyć niewielka odległość z rafinerii ropy naftowej tutaj do tego placu załadunkowego, gdzie można byłoby przełożyć wszystko na perony towarowe. Wow, ile osób do Pabellandii tutaj czeka, niesamowite. Więc może postarajmy się coś takiego ogarnąć w dniu dzisiejszym i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jedyna przeszkoda, jaka stoi na drodze, to jest wypuszczenie torów. Sieć trakcyjna jest. Ponieważ nie mogę tego zrobić o tak, bo tutaj mamy kolizję, więc trzeba byłoby przebudować nieco tutaj tę krzyżówkę i na pewno to wylatuje. Tutaj to ogarniemy. Ja w ogóle sobie zapauzuję tę grę, bo nie chcę, żeby mi tutaj pociągi w tym momencie śmigały. I ta zajezdnia, ta parowozownia też wylatuje. I teraz co dalej? Słuchajcie, odległość peronów towarowych jest mniej więcej równa szerokość peronu towarowego jest równa mniej więcej szerokości dwóch torów, czyli tak, nie? I mając tę wiedzę, to nie jest takie stricte dwa, ale to jest bardzo bliskie dwóch. Więc mając taką wiedzę, proszę Państwa, możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj pyk i to jest dwójeczka i to będzie, proszę Państwa, ta nasza odległość, tych torów później nie będzie. I tutaj kolejne dwa, o, coś takiego. I teraz postaramy się w jakiś taki,
sensowny sposób podłączyć to tutaj do tych torów towarowych. Jak to wyjdzie, nie wiem. Natomiast będziemy się starali zrobić to jak najlepiej. No i teraz chwila prawdy. Zobaczmy. Tutaj mogę już się przecisnąć. A tutaj mamy kolizję z torami. To niedobrze. To by mi akurat bardzo pasowało. Czekajcie, bo jeszcze... Ach, tutaj może być kolizja z tym, z semaforem. Ale wątpię, żeby to była kolizja z semaforem. Raczej to była kolizja z torami. Jeszcze raz. Jeszcze jedna próba. Sprawdźmy to. No, dokładnie. Czyli tutaj jest problem, bo nie wiadomo dlaczego. To może inaczej. Jeżeli bym tutaj pocisnął też takie wsparcie. Pyk. No dawaj. I teraz chciał przeprowadzić tor. Aha, to tutaj daje radę. A to ciekawe. A to jest bardzo ciekawe. Tutaj teraz daje radę i tu nie ma kolizji, tak? Tu już nie widzi problemu z tym. No to dobrze, no dla mnie lepiej, tak? Okej. Tutaj też nie ma problemu. No w porządku. Aha, ale tutaj jest problem za to. Widzicie? Znaczy można to zignorować, aczkolwiek to dosyć brzydko wygląda, więc spróbujmy zrobić to tak, żeby było w miarę ładnie. I jak my to byśmy mogli ogarnąć? Jeżeli bym, powiedzmy, wykasował to i teraz, załóżmy, postawił tutaj pomocniki, i dostawił w ten sposób tor, to zobaczmy, co my możemy w tym momencie, jakie mamy pole manewru. Jeżeli to dam tak, jak to wygląda? No, wygląda lepiej. Teraz jest ok, teraz jest fajnie. Dobrze, i tak to może zostać, nie ma problemu. No i trzeba tutaj kombinować, tak? Trzeba zwracać uwagę na pewne rzeczy. Znaczy, nie trzeba, tak? Ja zwracam, bo mnie to później razi w oczy, jeżeli jadę z pierwszej osoby, a lubię jeździć z pierwszej osoby. Poza nagraniami również sobie tak tutaj śmigam, czasami czekając na zarobek, jeżeli jesteśmy wypompowani z hajsu, to sobie po prostu jeżdżę z pierwszej osoby. No i tak w tej, i czekam, nie? Aż się zarobi. Pytanie brzmi, czy ja tutaj jakimś cudem mógłbym zrobić... No nie wierzę, kuźwa. Słuchajcie, ja tutaj mogę zrobić rozjazd. To bardzo mi ułatwiło w tym momencie życie. Bez kitu, bardzo mi to ułatwiło życie. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, znaczy tutaj ten rozjazd to tak naprawdę nie byłby potrzebny. Zastanówmy się. Jedzie sobie pociąg, jedzie i on by chciał tutaj wykręcić. Towarowy oczywiście, towarowy. I wykręca sobie tu. To on tego nie potrzebuje, ale potrzebuje za to ten. Teraz w drugą mańkę. Jedzie sobie z tej strony, od strony Szkaradowa do Łososiowic. I on musi wjechać na prawy, czyli potrzebuje tego. No, no i jest gites. W tym momencie zostało to ogarnięte. Okej, no dobra, fajnie. To byśmy mieli, no i teraz rzecz jest tego typu, iż, bo ponieważ trzeba puścić, proszę Państwa, tutaj całą nitkę, tak? Cała nitka jest do ogarnięcia. I teraz pytanie brzmi, bo tutaj byłaby przerwa. Czy mam to wyrównywać, czy mam to zostawić? No to jest pytanie. I takie dwa by tutaj były. Do ogarnięcia, proszę Państwa, do ogarnięcia. Nie ma się tutaj co spinać za bardzo o to. Tutaj będziemy się wpinać za to w tę magistralkę szkaradowską. Ponieważ to jest tutaj te dwa tory, o, ten i ten. To jest linia Pabellandia-Łososiowice-Wińsko. Natomiast te tutaj to jest Pabellandia-Szkaradowo. I teraz my... Z Łososiowic tego towarowca chcemy wpiąć właśnie w tę linię szkaradowską, ze względu na to, że później on odbije
jeszcze bardziej w bok na dworzec towarowy. A żeby nie ciągnąć pierdelionatorów, bo jeszcze za czasów Transport Fever 1 i w sumie chyba przez całe Transport Fever 1, a na pewno przez doskonałą większość nagrywania serii, ja potrafiłem robić magistrale i po 8 torów. Co jest zupełnie bez sensu. Szkoda po pierwsze pieniędzy, po drugie nie wyglądało to zbyt fajnie. Ale za to fajnie wyglądają rozjazdy, gdzie te pociągi kombinują, gdzieś tam jeden się zatrzyma, przepuści drugiego i odwrotnie, tak? Więc teraz troszeczkę tam sobie podpatruję zazwyczaj na kamerkach, czy to powiedzmy dworców w Warszawie, czy gdzieś w jakichś innych miastach, czy powiedzmy jadę sobie z... są takie live'y, słuchajcie, gdzie z kabiny pokazują przejazdy pociągów, czy manewry i tak dalej. Tam doskonale widać, słuchajcie, jak tory są ułożone, więc jeżeli kogoś to interesuje, to ja polecam takie rozwiązanie. Popatrzycie sobie na schematy, popatrzycie sobie, jak to tam wygląda, no i wtedy będzie można fajniejsze rozjazdy robić. Ja jeszcze sobie testuję, jeszcze sobie próbuję różnych tutaj rozwiązań, natomiast cały czas jeszcze cisnę swoimi krzyżóweczkami, aczkolwiek czasami udaje się coś ciekawego zrobić. Dobra, słuchajcie, ja to dokończę. No i do was wrócę, bo nie ma sensu was tutaj trzymać w momencie, kiedy ja ciągnę te tory. Trochę się nagadałem. Znacie mnie. Więc teraz chwila przerwy. Proszę Państwa, linia została utworzona, natomiast tutaj nastąpiły pewne zmiany. Semafory stoją tutaj, tutaj i tutaj. Został usunięty semafor z tej części, dlatego że w momencie, kiedy pociąg zatrzymałby się, jakiś dłuższy skład, zablokowałby nam w tym momencie tutaj cały ten rozjazd, który powstał. W związku z tym semafor stąd musiał zostać usunięty, a cofnięte zostały do tego miejsca. Czyli tu, tu i tu mamy semafory i tutaj składy mają się zatrzymywać w oczekiwaniu na swoją kolej. Natomiast krzyżówki, jak widać, pozostały. One niczym nie przeszkadzają. Pociąg sobie po prostu wjedzie na odpowiedni dla siebie tor. Jeżeli chodzi tutaj o to, co tworzyliśmy, wygląda to w taki oto sposób. Więc tu pytanie, czy mam to wyrównywać? Pewnie to wyrównam, bo średnio to wygląda. Średnio to wygląda, więc to pewnie będzie wyrównane, taki nasyp będzie większy. Natomiast tutaj w linię szkaradowską wchodzi prawie po prostej, więc nie ma wytracania prędkości tutaj na tym odcinku i jest fajnie. Dobra, to byśmy mieli i teraz rzecz jest następująca. Tutaj musimy zmodyfikować dworzec i teraz Gigi nie mógł się doczekać tego dworca towarowego, no to już Gigi doczekałeś się, już to będzie miało miejsce, będziemy mieli zastosowanie. Tylko rzecz jest tego typu, potrzebuję po pierwsze zrobić tory przelotowe. To trzeba je będzie zelektryfikować, zdaje się. To będą przelotóweczki. Ponieważ nie wszystkie pociągi będą zatrzymywały się w Pawellandii. I to jest przelot, tak? Natomiast teraz będę potrzebował, proszę Państwa, peronu towarowego. Aha, automatyczny zapis. To jest pierwszy zapis w tym... w tej rozgrywce, w tym nagraniu, więc trochę to potrwa. No chwilę musimy poczekać. Przelotówki oczywiście będą wpięte w linię, natomiast jeżeli chodzi o kwestie pozostałe, no to będziemy musieli dopiąć to. Tak na dobrą sprawę. I tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o te tory, to pamiętacie, jak mówiłem poprzednio, że będę chciał je w lewą stronę dać, no teraz chyba nie będzie sensu, bo żeśmy to ogarnęli. Ale jeszcze się zastanowię, czy gdzieś tam nie znaleźć dla tego zastosowania, dla tego pomysłu. Ale to się okaże nieco później. Jak na razie tworzymy, rozbudowujemy dworzec pawellandzki
i będziemy patrzeć, jak to będzie później się wszystko sprawowało. No miejmy nadzieję, że dobrze. Ja liczę na to, że będę w stanie całkiem nieźle zarobić na tym paliwie. Pomysł jest, wykonanie również, natomiast jak późniejsza realizacja, no to się wszystko okaże. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, o koszty tutaj związane z utrzymaniem tego, no stają się coraz większe, więc musimy mieć to na względzie. Ja bym to jeszcze sobie zrobił może w ten oto sposób, o, coś takiego, żeby ten dworzec był taki bardziej fikuśny. Ten jeden peron będzie dłuższy, ten będzie krótszy. No i to mamy ogarnięte. Teraz pytanie brzmi, bo ja powiedziałem, że trzeba to zelektryfikować i tak jak najbardziej. No właśnie. Czyli to jest elektryfikowane i to jest elektryfikowane. No i jest. Dobrze. W porządku. No to teraz co? To teraz trzeba... W ogóle to przyjrzyjmy się. Co byśmy tutaj mogli ciekawego ogarnąć, bo... Szkaradowo, no to to będzie w porządku. Tak czy inaczej trzeba to wpiąć w linię szkaradowską. Tutaj nie ma, nie ma wyjścia. Dobra, czyli tak, przelotówki idą na pierwszy ogień. Ponieważ do przelotówek będziemy dołączali, słuchajcie, te tory już peronowe. I teraz pytanie brzmi, czy mógłbym też to tak fajnie wpiąć... Ale fajnie wpiąć, powiedziałem. Tak po prostej, żeby... No nie, chyba nie. Ajajajajaj. No i tutaj mamy problem. Ja widzę, że cały czas jest kolizja. Zobaczmy, może semafory przeszkadzają. Tak też może być, ale... Jeżeli trochę do przodu to naddam... W ten sposób. I teraz bym chciał to... Dołączyć, powiedzmy. Aś kurczę, muszę na takim zbliżeniu to robić, żeby się wcisnąć w to. Ale czemu to nie chce się... dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, to, to inaczej zrobimy. To jeszcze inaczej. Pojedźmy z tymi torami jeszcze bardziej do przodu. Może w ten oto sposób, tak lekko po łuku. Ja wiem, że pomocników nie zrobiłem. Chociaż właśnie, może, może to by rozwiązało mi problem. Spróbujmy z pomocnikami. Czyli tak, tory pomocnicze puścimy tutaj. O. I teraz... jeżeli bym to do... Aha, to, czyli ten pomocnik to tak trochę mi tu bruździ. To nie zdało egzaminu, to moment. To w ten sposób, jeden pomocnik, nie dwa pomocniki, tylko jeden pomocnik. Jeżeli bym to ogarnął, ale tak sprytniej. Tutaj ten kawałeczek będzie tak, a stąd byśmy machnęli, powiedzmy. Aha, tutaj mam nieskasowane rzeczy. Zwracajcie uwagę na coś takiego, bo to wam później może bruździć. I o, jeszcze jeden. I uniemożliwi budowę. A po co? Dobra, to dociśniemy tutaj. No, jako tako, taki lekki zawijasek mi się tworzy, ale to już nie będę przesadzał. To dołączę. I teraz spróbuję to wpiąć. O, teraz by się dało, tylko ja bym chciał to tak po prostej właśnie. Nie chcę mieć takiego zygzaka, tylko prostą linię, o ile dam radę. No właśnie, najbardziej prosta to by była taka. Mówią, że lepszy rydz niż nic, tylko nie o to mi chodziło. Bo dalej to już widzę, że kolizja będzie na całego. I to już jest jakby ostatni punkt, gdzie punkt zaczepienia, gdzie mógłbym to wprowadzić. I to nawet fajnie wygląda. Wiecie co? Dobrze, no już niech i tak będzie. No trudno. Pewnie i tak to później zmienię, bo się wkurzę. No jest jak jest. Dobra, a tu? Jak ty tutaj, kolego, wyglądasz? Gdzie ty masz koniec? Koniec jest tu. Pyk.
Dobra, i to mamy. To jest ogarnięte. Teraz tak. Krzyżówki będą potrzebne. Ale zanim krzyżówki, to jeszcze oczywiście musimy wpiąć tutaj nasze torowiska peronowe. Nie możemy o tym zapomnieć, dokąd te pociągi muszą jednak jeździć. Oczywiście zaraz zobaczę, jak by to wyglądało. Nie no, to jest za duża odległość, żeby to samochodami transportować. Więc tam zrobimy dworzec, jeszcze jeden. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Także tutaj przelotówkami będziemy sobie radzili. Jeżeli bym stąd wypuścił dotąd tory, no to nawet całkiem nieźle to będzie funkcjonować. Tak mi się wydaje, no zobaczymy. Jeżeli nie, to zawsze można poprawić. Dobra. I to mamy gotowe. Tutaj zdaje się nie będę potrzebował niczego zmieniać, ale tu potrzebuję zrobić krzyżówkę. Także krzyżóweczka jest. Pyk i pyk. Dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o semafory, to będzie bardziej skomplikowana sprawa, ale nie do końca. Tutaj będzie jeden. Tutaj semaforki mamy. Kolejny semafor może, a właściwie powinien. Powinien, proszę Państwa, stanąć już, żeby to dobrze ogarnąć. Na pewno w tym miejscu i na pewno w tym miejscu. To są dwa semafory, które muszą tutaj być. I teraz, jeżeli chodzi o trasę, to na trasie również semafory trzeba postawić. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, to dla tych, którzy nie wiedzą, jeżeli byśmy nie postawili po trasie semaforów, to stawiamy parami. Tak? W jedną stronę, w drugą stronę. Jeżeli byśmy ich nie postawili, wówczas pociąg, który by zajmował ten tor, uniemożliwiłby jazdę składowi poruszającemu się za nim. I skład zatrzymałby się przy najbliższym semaforze, na przykład tu w tym miejscu, ale nie mógłby kontynuować swojej podróży po tej linii. Aż do momentu, kiedy ten skład przekroczyłby tutaj ten semafor. Wówczas ten by mógł ruszyć. Dlatego stawiamy po trasie semafory, żeby pociągi mogły się płynnie poruszać. Jeżeli na przykład tutaj nie byłoby semafora, to pociąg poprzedzający zatrzymałby się... Aha, tutaj nie ma też semafora, to stałby na stacji. On nie ruszyłby w ogóle ze stacji, czekałby. Więc takie zastosowanie jest jak najbardziej na tak, ze względu na fakt, że w tym momencie umożliwiamy poruszanie się płynne kilku pojazdów na tym samym torze. Mam nadzieję, że dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Transport Fever, czy to jeden, czy dwa, czy nawet Train Fever, to jest to zrozumiałe. Okej. Okay. I to mamy zrobione, słuchajcie. Teraz kolejna rzecz, jaką należy tutaj ogarnąć, to przelotówka, Boże kochany. Się kurde wyjojczyć nie można. Dobra, i to będzie w taki oto sposób. I teraz obijemy to tak, żeby nie wytracić tych 120 na godzinę, ale też tak, żeby to miało jakiś sens, ponieważ tu również będzie leciała linia, proszę Państwa, pasażerska do kapciochów, ale to w przyszłości, na razie nie. I teraz tak, mogę to zrobić bardziej łagodnie, powiedzmy w ten oto sposób, i tak łagodnie to wykręcać. Nie trzeba jakoś tak bardzo ostro tego robić. O. Coś takiego, nie? I teraz zastanówmy się. Tutaj będę potrzebował tę drogę usunąć. To będzie przebudowane. Jak na razie... A, w ogóle mogę to zrobić. Nie ma problemu.
Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o dworzec, no tutaj będzie skomplikowana lekko sytuacja, a to ze względu na fakt, proszę Państwa, że mamy, jak widzicie, ten zakład postawiony w ten sposób, a nie w ten sposób. Więc dworzec, żeby on się stykał, no to zrobię podobnie, ale to nie jest problem, żeby nie było, to nie jest problem. Nawet powiem więcej, to jest nam na rękę. Ze względu na fakt, że w tym momencie, zobaczcie, jeżeli ja ogarnę tutaj drogę, o ile ogarnę, o, dobra, taki kawalątek i teraz spróbuję w miarę po prostej, o ile mi się to uda, raz, dwa, trzy, cztery, w miarę po prostej, powiedzmy, drzewa będą moim punktem odniesienia. Polecieć sobie pyk wiaduktem, coś takiego, to w obecnej sytuacji ja mam piękną linię wyjściową do tego, żeby tutaj sprowadzić to na ziemię, a tu żeby ogarnąć z szybów naftowych ropę. Tutaj też mamy rafinerię paliwa, ale spoko, no, wzięliśmy się za inną, to nie ma to znaczenia. Tutaj mieliśmy część gotowej infrastruktury, część dobudowaliśmy, więc jest ok. Dobra, teraz tak, to lekko przedłużę, ponieważ potrzebuję gdzieś dopiąć dworzec jednak. I teraz tak, jeżeli... No właśnie, jaki dworzec tutaj postawić? Przelotowy, z pewnością przelotowy, i zrobimy najdłuższy jaki można, na 4 perony, tak? Zobaczmy, ile osób potrzebuje tutaj paliwa. Gorce potrzebują paliwa, Podgórze też potrzebuje paliwa, no właśnie, więc to będzie miało rację bytu, jeżeli zrobimy sobie to na 320 i 4 perony towarowe. Jak na razie nie będę tutaj kombinował z pociągami pasażerskimi, w związku z tym no, może to tak zostać. Tylko tak, żeby to, wiecie, mieć zasięg, ale mieć też miejsce, bo miejsce mi będzie potrzebne i to dosyć mocno. Przedłużę jeszcze to. Przedłużę to w taki oto sposób i zobaczymy, dokąd ten dworzec by sięgał i ogarniał swoim... Aha, tutaj. Dobra. To postawimy go w tym oto miejscu. Ciach. No i teraz, dzięki takiemu zabiegowi, my będziemy mogli sobie śmiało ogarnąć tutaj temat torów. I teraz tak, zrobić to z głową, dlatego że my za chwilę musimy to wykręcać i wprowadzić do naszej nitki, którą tutaj ciągniemy. W związku z tym wydaje mi się, że sensownym rozwiązaniem byłoby wykręcenie tych torów. Jakby to wyglądało? No, wykręciłbym trochę bardziej. O, coś takiego. No jest szansa, że się tam gdzieś spotkają. To jest tor ten. Dobra. I w takim wypadeczku tego lekko cofnę. Cały czas zachowane 120. Tego mogę dołączyć tutaj. I spróbuję to podłączyć bezpośrednio. Zobaczymy, jak bardzo będzie modyfikował teren. Czy na pewno do dobrego toru to podłączam. To jest prawy. I idzie do tego. No i jest ok. Sprawdźmy tylko jeszcze, czy strasznie modyfikuje teren, ale nie. Jest w porządku. Dobra, to możemy zaptaszkować. Jest ogarnięte. Sorki. Teraz drugi oczywiście. A, gdzieś tutaj po trasie jest problem, nie chce się dosnapować, ale już problem. Problem został zażegnany. Mam nadzieję, że tam gdzieś po trasie się nie rozszczepiły te tory, bo też tak potrafi być. Ok, i tutaj to mamy. W porządku.
Teraz, jakby korzystając z okazji, możemy również podpiąć tory te peronowe. Tylko ja bym to zrobił inaczej. Tutaj pomocniki. Dałbym odstęp na 2. I teraz to są tory właściwe. No ale chłopie, ogarnij się. Tutaj są tory właściwe. Pyk. I to też. Pyk. I to już wpinamy w perony. O. Na tej zasadzie. Dobra. I mamy wyprowadzone tutaj dwa tory w razie czego. Jak będą nam potrzebne, to już jest to gotowe. Jeżeli chodzi o krzyżówki na przelotówce, nie ma takiej potrzeby, żeby je robić. To nie do tego one służą. Więc na razie krzyżówek tutaj nie będzie. Teraz kolejna rzecz to wpięcie tych torów, bo one akurat one się przydadzą. Więc spróbujmy to zrobić w miarę tak rozsądnie. Jakby to wyglądało? No, mogłoby to zostać. Na pewno ciut lepiej to wygląda niż w Pavellandii. Ja tam będę chyba musiał nad tym popracować, bo przyznaję, nie do końca mi się to podoba. Tutaj musimy zrobić krzyżówki, to na bank. Powiedzmy gdzieś tutaj. Jeżeli to też dla osób początkujących, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z tą grą i nie wiedzą co i jak i tak dalej, to jeżeli robicie coś takiego, to zadbajcie, żeby w takiej sytuacji, jaką tutaj mamy, odległość od krzyżówki do kolejnej krzyżówki była w stanie zmieścić wam tu na wewnętrznej jeden pełny skład. Żeby nawet milimetr ostatniego wagonu nie stanął na krzyżówce, bo zablokuje wam to ruch. Więc albo tak wydłużajcie tory, żeby wam się tutaj pełny skład zmieścił. Oczywiście zakładając, że tutaj postawicie sobie semafory. A jeżeli stwierdzicie, że nie mieści się i to już jest po ptokach, żeby to przebudować, bo wam dobrze to wyszło, to cofnijcie semafory dotąd. Tutaj, żeby skład tutaj stanął. Ja wiem, magistralę zakorkuję, ale tylko na chwilę, a nie na dłuższą chwilę. Jak się pociągi zblokują, to mogiła. Dobra, to byśmy mieli. Teraz tak, przelotkę mamy tutaj, jest w porządku. Jeżeli chodzi o kwestie związane z pociągami w większej ilości, to chyba będę coś takiego robił. Chyba więcej pociągów puszczę. To nie jest zły pomysł, słuchajcie. Dlatego ja tutaj rozstawię semafory, żeby te pociągi mogły się poruszać. Ponieważ, tak jak wiecie, już ustaliliśmy, że ropy naftowej potrzebujemy dwie baryłki na jedną baryłkę tego całego oleju, no to trzeba to ogarnąć, tak? Teraz to tutaj tak zrobimy, pyk. I tutaj postawię semafor, ale semafor również postawię w tym oto miejscu. Na wszelki wypadek. Sprawdzę jeszcze oczywiście rozjazdy. Nie są tutaj potrzebne. Dobra. Ogarnięte. No to teraz tak. Teraz kolejna rzecz. O kurde, ile ten odcinek będzie trwał. Sorki, wybaczcie, ale no jak widzicie, jest tym trochę roboty. Aha, tutaj mamy problem. Okej, dobrze. To znaczy problem jest do ogarnięcia. To akurat taki problem to żaden problem. Wypuśćmy sobie skrzyżowanką. Tak mniej więcej dotąd. I teraz dołączmy. A, budowa jest niemożliwa. Ale z czym ty masz problem, chłopie? Bo ty masz z czymś ewidentnie problem. Dobrze, to tego trochę przesunę. No ale tylko trochę, o. I zjedźmy. No i już problem zażegnany.
Jak tutaj ze wzniesieniem? No, akceptowalnie. Szału nie ma, ale jest akceptowalnie. Dobra. To teraz kolejna rzecz. Tutaj trzeba zjechać. Myślę, że mniej więcej dotąd. Jakby to wyglądało zbiorczo? No tutaj zdecydowanie jest lepsze to wzniesienie niż tu, ale grunt, że to ma hulać, nie? Okej. I to byśmy mieli. Teraz tak. Ze względu na fakt, że później te drogi będą szerokie, to ja to wyburzę. Bo to nie jest mi do niczego potrzebne. I teraz rzecz jest następująca. Teraz to się będzie działo. Potrzebuję tutaj stworzyć szeroką drogę. Już tak przyszłościowo sobie zadziałamy. I ta droga będzie biegła tutaj. I teraz na pewno rafineria ropy naftowej nie będzie w stanie funkcjonować, mając dostarczaną ropę tylko z jednego szybu. W związku z tym zrobimy później, to nie dzisiaj, później, taki myk, że podłączymy jeszcze ten szyb i z tego szybu ropa będzie transportowana tutaj i stąd pojazdy będą zbiorczo zabierały to na dworzec. I myślę, że jest to dosyć dobry pomysł. Zróbmy to jakoś lepiej. O, coś takiego. I teraz to podłączymy tutaj. Pyk. Już mamy sygnalizację świetlną, więc na to trzeba uważać. I kasować tam, gdzie nie jest ona potrzebna. Teraz tak. No skoro mamy tę sygnalizację świetlną, to ja tutaj wydłużę w takim razie, żeby nie robić pierdyliona skrzyżowań oczywiście. Wydłużę tutaj coś takiego, zrobię. O, pyk. A może nawet w ten sposób. Albo jeszcze inaczej. Postawmy sobie plac załadunkowy. Ustawmy go tylko, żeby był prosto względem, znaczy tak, no wiecie, równo względem tutaj tej ulicy. I go teraz przesunę. On by mniej więcej tak leciał, to go przesunę powiedzmy dotąd. Dotąd go przesuwam. Ja nie wiem, czy on będzie miał zasięg, to jest taka próba, ale myślę, że będzie miał. Teraz skonfigurujemy go tutaj. Pyk, pyk. Rozbudujemy tak, żeby było w miarę dobrze. Chyba dotąd wystarczy. O. Takie coś. Ja nie wiem, ile ropy tutaj się uzbiera, czy się uzbiera, czy się nie uzbiera, aczkolwiek jak widzicie, można modernizować i wydłużać, ile wlezie. Nie, no oczywiście żartuję, to ma swoje granice. Dobra, i teraz tak, ulica, dołącz, pek, ciach, i mamy to. Takie rzeczy. I jest zasięg. Także zasięg tutaj mamy. W porządku, no to byśmy mieli ogarnięte. I teraz kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to no właśnie. Ja tutaj nie potrzebuję w sumie placu załadunkowego. Kolej ogarnia wszystko. W związku z tym tutaj jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to postawić przystanek do wyładowywania. O. Najlepiej tu, o. Coś takiego. Zwróćcie uwagę, też osoby początkujące, zwróćcie uwagę na te białe linie na ulicy. Te równoległe tutaj do przystanku, czyli tak jakbyśmy jechali, to nie stanowią dla nas jakiegoś tutaj super, hiper ważnego tematu. Ale już te poprzeczne, czyli te, o, w poprzek drogi, to już stanowią temat. Dlatego, że fajnie jest sobie postawić gdzieś tutaj mniej więcej przystanek, dlatego, że ta poprzeczna linia oznacza, w którym miejscu pojazdy będą zawracały. I to już stanowi jednak konkretną rzecz. Natomiast my sobie ogarnęliśmy to w taki oto sposób. I teraz musimy wyprowadzić, proszę Państwa, linię. Pierwsza linia paliwowa będzie z szybu naftowego do przystanku wyładowczego. Tutaj się ładują do pełna, bez ograniczeń. I to będzie... Pod co to podlega? A, pod Pabelandię to podlega. Okej. Okay. To będzie dostawczy
Pabellandia, szyb, ropa. I to mamy. Teraz kolejna linia, proszę Państwa, jaką musimy zrobić. O, zobaczcie, tutaj to dobrze widać. Widzicie, zawracają na tej poprzecznej linii, którą pokazywałem. Teraz kolejną linię, jaką musimy zrobić, to będzie linia z dworca towarowego. I to ma lecieć, właśnie zapultałem, czekajcie, tutaj, o. I to ma lecieć dotąd. Mam nadzieję, że to zatrybi. Nie udało się połączyć wszystkich stacji. Ok. I teraz... A to też Karadowo, no to nie dziwne, to nie dotąd. Do Łososiowic. To nie dziwne, że się nie udało. O, teraz się udało. Tylko niech on sobie wjeżdża w Łososiowicach na tor numer 2. O, bezpośrednio. Pyk. I to byśmy mieli. No i teraz tak. Tutaj musi się ładować do pełna, ale pełny załadunek dowolnymi rzeczami. Bez ograniczeń. I on tutaj ma... Czekajcie, czekajcie. Moment, jeszcze muszę sobie to raz obmyślić. Stąd zabierają ropę. Jadą do rafinerii ropy naftowej. Tutaj to się przetwarza na olej. Zabierają olej z powrotem do rafinerii paliwa. I tu się ładuje już paliwem i wraca do Łososiowic. Dużo cystern będzie potrzebnych. No ale okej, dobra. To spróbujemy, słuchajcie. Może być z tym problem. Może być z tym problem, bo się okaże, że albo paliwa nie będzie ładował, albo... Nie no, ropę to będzie ładował, ale paliwa nie będzie, bo będzie za dużo ropy dla przykładu. To też trzeba zbalansować. Dobra, to robimy jako TOW, czyli towarowy. I to będzie... Pabellandia, Łososiowice, ropa i paliwo. Tak to zrobimy. Aha, EU wcisnąłem. Tak. Dobrze, no i to byśmy mieli ogarnięte. Teraz tutaj, ponieważ trzeba dostarczyć to do rafinerii ropy naftowej, tak? Więc tutaj postawimy sobie drogę. I teraz chcę tę drogę dołączyć do tego dzyndzla, którego w rezultacie nie usunąłem. Akurat się dzyndzel do czegoś przyda. Jeżeli bym w tym momencie chciał bezpośrednio podłączyć, to mogę. I to nawet całkiem ładnie wygląda. Ok. Tak to też zrobimy. Proszę bardzo. Mamy to. I teraz tak. Tutaj będą się ładować w ropę, którą przywiezie pociąg. Samochody przewiozą to tu i tu jednocześnie muszą załadować olej, który odwiozą z powrotem. Także tak to ma wyglądać. Skomplikowanie może brzmieć ten łańcuch, ale uwierzcie mi, zwłaszcza osoby początkujące mogą czegoś nie zrozumieć, ale uwierzcie mi, to jest naprawdę banalne. Ogarniemy to tak, żeby można było to rozbudowywać, więc może gdzieś jakoś tutaj coś takiego bym zrobił, pyk. Bo ja nie wiem, ile się tutaj będzie towaru odkładało. Nie potrzebuję więcej placów załadunkowych. Po tej stronie nie potrzebuję, bo po co? Wszystko ogarniemy tutaj po jednej stronie. Pyk, pyk, pyk i pyk i pyk. Dobra. I teraz, no myślę, że tyle wystarczy. Jeżeli nie, no to będziemy kombinować dalej. I teraz to podłączymy sobie tutaj w ten oto sposób. W żadnym wypadku nie potrzebuję tutaj skrzyżowania, więc skrzyżowanie wyłączę. Nie ma takiej potrzeby. Dokładnie to samo, proszę Państwa, w tym oto miejscu. Tutaj też nie potrzebuję skrzyżowania. Nie wiem, na co mi to. Tylko by przeszkadzało. Jaki krzyżyk mi tu wyszedł. Dobra. To byśmy mieli. I teraz rzecz jest następująca. Kolejna linia. To będzie linia stąd dotąd. Jakieś tak się poplątało trochę.
No ale dobra, no niech i tak będzie. No, no może tak być. Czemu nie? Mnie to tam nie przeszkadza za bardzo. Aha, tutaj widzę, że też jest skrzyżowanie z sygnalizacją. Dobra. To oni chcą w taki sposób ze mną pogrywać. No to dobrze, to niech pogrywają. Mnie to pasuje. Teraz tak. Tutaj załaduj się czymkolwiek. Do pełna. Dlaczego tak, a nie tak? No bo tak jest bardziej logicznie. Nie, tak na dobrą sprawę, co będzie, to tym się załaduje, a czego nie będzie, no to się nie załaduje. To będzie dostawczy. Łososiowice. Łososiowice. I to będzie... to będzie ropa i olej. Bo to już wiemy, że tutaj to będą takie pośredniki. Dobra, i to byśmy mieli. I teraz rzecz jest kolejna. Gdzie oni potrzebują tego paliwa? Tutaj potrzebują paliwa. Aha. A ja nie mam tutaj w ogóle przystanku takiego do wyładowywania. Ten nie ogarnia wszystkiego, w związku z tym stąd jeszcze wypuścimy jedną linię, już tak docelowo, na miasto. Taka krótka linia, bezproblemowa. Czyli bierzemy nową linię, stąd, dotąd. I ci już konkretnie mają ładować się paliwem, nic więcej nie będą brali, bez ograniczeń. I to będzie dostawczy. Dostawczy. Łososiowice paliwo. Łoś kujde, 50 minut nagrania. Jeszcze przerwa była, nie? Dobra, to czyli tak, tutaj chyba mamy to wszystko ogarnięte. Potrzebuję zajezdni, bo w rezultacie pozbyłem się zajezdni. No i teraz, gdzie by te zajezdnie umieścić? Oto jest pytanie. Za bardzo nie mam gdzie. Chyba, żebym tutaj ogarnął, wiecie? Jakbym tu ogarnął, to może będzie dobrze. Może jakoś to będzie funkcjonowało. Dobra, tylko żeby to funkcjonowało, to ja potrzebuję zrobić tak. Muszę wypuścić tor. W tę maniutkę. Do tego dopiąć budynek. Dobra. I tutaj zrobić rozjazd. W porządku. To teraz tak, zanim cokolwiek tu zrobimy, to potrzebujemy po pierwsze już wypuścić sobie pojazdy, które zaczną wozić nam ropę. I teraz pytanie brzmi, czy gdzieś tutaj miałbym... Aha, tutaj jest, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy zajezdnię drogową. W takim wypadeczku ja jestem zmuszony do tego, aby chwilowo, cienką drogą, specjalnie cienką, żebym później wiedział, że to jest odcinek do wywalenia, podłączę to tu. I teraz kupmy sobie samochody, które będą woziły nam ropę. I co mamy do wyboru? Mamy benzę. 7 pojemności, a ten się nie nadaje. To tych benzów mogę kupić, załóżmy, nie wiem, 20 albo 30. Nie wiem, na ile to za egzamin, ale niech one się tam rozbuchają po tej trasie. I to jest, proszę Państwa, linia dostawcza Pabellandia Szypropa. Pyk. I to już puśćmy sobie czas, niech one tam śmigają. I to jest jedna kwestia. Teraz kolejną kwestią, jaką musimy zrobić, to nabyć pociąg towarowy. A zatem, ile w ogóle Łososiowice potrzebują tej benzyny? 80. No to się tak rozbuchają później. Dobra, to teraz tak. Czy coś trakcyjnego już mam? Nie. Czyli ciśnie... A spalinówka? Nie. Ciśniemy na parowozach. I teraz, co ma dobrą moc? Albo inaczej, jakie mamy... Aha, nie to. Jakie mamy cysterny? Cysternę mamy 80. Aha. Takie rzeczy.
Cysternę mamy 80, aha, to jest 50. Nie, no to tą już pociśniemy. I teraz w takim wypadku ten ile ma? 789 koni. Siła pociągowa 85 kN, a ten 115. Dobra, kupmy tego. On będzie jechał, on nie będzie setką grzał, tylko będzie 80, ale trudno. On jest mocniejszy, a ja potrzebuję sporo cystern. Więc teraz tak, tutaj weźmiemy sobie cysterny, to jest 9 pojemności, to kupimy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na razie 15, za 10 milionów, ponad 10 milionów, proszę Państwa. Kupmy to i teraz niech to leci na trasę Pabellandia-Łososiowice. Ok? I to mamy. Teraz tak, tutaj kolejny aspekt naszej rozgrywki to kupno pojazdów, też będzie, ale tutaj kupimy tych pojazdów, załóżmy, oj kurczę, tam to jest kiepska sprawa, bo mało miejsca mamy, kupmy 10, może dadzą radę, nie wiem. I to jest linia, proszę Państwa, Łososiowice, ropa, olej. I teraz kolejny aspekt to zakup również benzę, ale 6 sztuk może dadzą radę, które będą wozić nam, proszę Państwa, już gotowe paliwo na terenie Łososiowic, czyli to jest ta linia. I mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jak wygląda nasz pociąg? Jest taki pociąg z forsą, można powiedzieć. Liczę na niego. Na ciebie. No na ciebie, liczę na niego. Dobra, on ciśnie, słuchajcie. No to co? To teraz trzeba go sprawdzić, tak? Więc tutaj go sobie zostawię. Oddalę tylko, żeby nam za bardzo nie hałasowało. Czy tu już coś się dzieje? Czy tu już coś się odkłada? Tak, tu już się odkłada, proszę Państwa. Zakład działa już pełną parą, więc kurde, no trzeba będzie podłączyć jeszcze ten drugi szyb. Ale to już nie dzisiaj, tak jak powiedziałem. Na dzisiaj ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Długi film wyszedł, przepraszam, no ale widzieliście sami, że to było dosyć skomplikowane przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że będzie intratne. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.